Mamy godzinę 22:20. Jadę na 3 godzinki maksymalnie sprawić Ubera. Czy coś w sobotnią noc uda się na nim zarobić? Nie zauważyłem, kurde, że mi się wyczerpała lampka z tyłu. Włożyłem takiego syfka starego, który zbyt długo na baterii nie trzyma i może być problem, jak przestanie świecić, a ja nawet o tym nie będę wiedział. Trzeba zerkać co jakiś czas. No, ktoś dronuje. Policja na dole. Dojechali kogoś. Co tu mamy, jakiś niby domek przy Józefa. Cisza. Skoro nic, to jedźmy. To jedźmy na ryneczek. Kurwa, świateł nie ma. Kurwa, śpiący jestem. Dalej nic. Co druga ławeczka zajęta przez kuriera. I martwi mnie to, że wszyscy mają zielone plecaki. No jak będzie jakaś wielka płyta, to do 12 maksymalnie. Półtorej godziny i spierdalam. Co kawałek też, kurwa, kocyki porozkładane na tych ławkach, na plantach. Od chuja jest tych bezdomnych. Ten jak siedział, tak siedzi. Też bez zamówienia.
ustawiane. No i jak żyć, panie, jak żyć? Jeżdżę. Ani jednego. Tam dostaję wiadomości od Uberka, że na pierwsze 5 zamówień 2 dychy dają upustu. Czy tam 20%, już nawet nie wiem. To liczyłem na to, że zamówienia będą. Idziemy sprawdzić, co się stało. Jakieś ciuchy ktoś podpalił. Nic z tego nie będzie dzisiaj chyba. Coś jest. Nie do wiary. Skąd? Pizza Hut Limanowskiego. To przynajmniej w cieple postoję. Coś kurwa butelkę rozbiła na środku ulicy. Skurwysyn. Ja mam. 87. Chyba nie to. Dostawa na 1,5 km. Mam zrobić zdjęcie. Pozostaw pod drzwiami. No teraz to ja rozumiem. Ty tam na stole było. Nie wiem ile, nie liczyłem, ale z 11 piz. Ja nie wiem jak ten gość to zawiezie. Kurwa, zielone. Aj, było.
bym musiał z tym na dwa razy jechać. Dzień dobry. Pomożnej pan, Sukienicza 802, pokój. Tam prosto do końca i w prawo do końca. Super, dzięki. Ja właśnie o północy powiedziałem dzień dobry. Dobra, jadę w rynek jeszcze. A, czytałem dzisiaj, że ruszyli z mostem plemnickim. Do 6 maja ma być zamknięty. Coś jest. Za 2 minuty. McDonald's Floriańska. No dobra, byłem przed chwilą koło tego McDonalda. Ludzi tam od chuja. Dziękuję bardzo. Ulica Zbrojów. Kurwa, zajebie mi tą wodą. Nawet nie. Na tą nockę to ja zbyt wiele nie zarobię. Dobrze, że już jutro. Jutro Glovo. Odrobimy te straty dzisiejsze. No i ten dzień potwierdził mi, że nie ma sensu, żebym ja jeździł na jakichś innych aplikacjach poza Glovo. Także u mnie na kanale muszę zmienić opis. Zobaczymy tylko Glovo. Chyba że Glovo się zdupcy całkowicie, to może zainstalujemy jakąś inną aplikację typu Steward może. Tam pisaliście w komentarzach, żeby tą żabkę już sprawdzić, bo nikt tego nie nagrywa. No tylko że tam czytałem, to trzeba na jakieś szkolenie i coś tam, pewnie jakieś terminale będą dawać. No, terminal bym jeszcze przebolał, ale gdzie ja na jakie szkolenie? Kurwa, szkołę to ja zakończyłem już 20 lat temu. 20? Kurwa, nie 20. 12 lat temu. 12? No, to tak 12 jakoś. Spytał, czy zejść na dół. Napisałem, że nie. Ale wiedziałem, że winda nie działa. Ja pierdolę.
Ktoś na siódmym nie domknął windy chyba. Musiałem butować. Proszę bardzo. Dzięki, do widzenia. Na noc. Drzwi na siódmą. Musiałem zapierdalać do góry. Co da mi? Ale przynajmniej w drugą zjadę. Mam nadzieję, że nie trzeba było pinu, bo mnie huśczeli. Co ty człowieku robisz? Kurwa, spać. Ten kurwa jeździ na rowerze i biega po 8 piętrach, kurwa, po schodach. Ten co ze szpitala uciekł, kurwa? Coś jest. Krakowska. Beef Burger Bar. E, Uber. Tak, gotowe. Dzięki. 4 kilometry. Ale tu się zimno zrobiło, wjechałem w to osiedle. Klatka 1, wejście od strony dziedzińca. Spotkanie pod drzwiami. Tutaj. Dzień dobry. Proszę bardzo. Do widzenia. Nie no, robi robotę ta lampka. Nie ma co mówić. Ja widzę jak w dzień. Tylko, że jak ktoś naprzeciwka będzie jechał, no to będę oślepiał, wiadomo. Plac Nowy, Kebab Pasja.
Uber się dema? Drugie z pizza topi. Dobry, 0,09 Oberek. Dobra. Dziękuję. 69. Drugie odebrane za dupcami. No i coś, zaczęły wpadać zamówienia. Szkoda, że jest faza 21. Ciekawe, jak jest ten drugim. Czy ten Uberek przypisuje zamówienia tylko, bo są blisko siebie odbiory, czy też bierze i patrzy na to, czy dostawa jest w miarę blisko siebie. Przekonamy się. Co chwilę dostaję wiadomość z tego Uberka, że spotkanie przy drzwiach. Ja bym to rozumiał jako spotkanie przy drzwiach głównych, przy bramie. A to raczej chodzi o drzwi mieszkania. Dzień dobry. Proszę PIN. 6578. 6578. Gra. Momencik, bo mam pizzę. I kebab pana, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Dzięki. Jaka dostawa na osiedle europejskie. To nie jest... To jest 7,5 km stąd, to nie jest gdzieś za ruczajem? Jaka to jest ulica podana? No Pilca, ta... Ja pierdolę, Kobierzyn prawie, że... O, podupcy mnie. Dzień dobry, można prosić PIN? Jasne. Już sekundkę. 9809. Okej. Okay. Proszę bardzo, smacznego. Do widzenia. Ty mi tu się pokazało, że dostałem te dwa zamówienia. 47,66 brutto. Trzeba się wylogować. Zostałem wylogowany. Zadupcamy do domu. Która to jest? 15 po pierwszej. No, czyli równe 3 godzinki jeździłem. No, to możemy takie wstępne podsumowanie zrobić. 3 godzinki jeździłem.
zarobiłem 95 zł brutto. No to po odjęciu tych wszystkich opłat, no to jest 78 zł na godzinę. Jezu, 78 zł zarobione. Czyli na godzinę nam daje 26 zł. Kurwa, to i tak myślałem, że gorzej będzie. A muszę sobie jeszcze oczywiście doliczyć powrót stąd, więc w domu będę za 22 przy dobrych wiatrach. To można liczyć 3,5 godziny. Dobra, rozłączą się. Siemano.